Na środku gabinetu przygarbiony hrabia zabrał głos. A zatem, mówił, szanowni panowie, w zasadzie przystępujemy do spółki proponowanej przez pana Wokulskiego. Interes wydaje się bardzo dobrym, a obecnie chodzi tylko o bliższe szczegóły i spisanie aktu. Zapraszam więc panów chcących zostać uczestnikami do mnie na jutro o dziewiątej wieczór. Będę u ciebie, kochany hrabio, jak Boga kocham! odezwał się otyły marszałek. I może jeszcze przyprowadzę ci z paru Litwinów. No, ale powiedz, dlaczegoż to my mamy zawiązywać spółki kupieckie? Niechby już sami kupcy. Choćby dlatego, odparł hrabia gorąco, ażeby nie mówiono, że nic nie robimy, tylko obcinamy kupony. Książę poprosił o głos. Zresztą rzekł, mamy na widoku jeszcze dwie spółki do handlu zbożem i okowitą. Kto nie zechce należeć do jednej, może należeć do drugiej. Nadto zaprosimy szanownego pana Wokulskiego, ażeby w innych naszych naradach chciał przyjąć udział. Tek! wtrącił hrabia-anglik. I z właściwym mu talentem raczył oświetlać kwestie dokończył adwokat. Wątpię, czy przydam się panom na co, odparł Wokulski. Miałem wprawdzie do czynienia ze zbożem i okowitą, ale w wyjątkowych warunkach. Chodziło o dużej ilości i pośpiech, nie o ceny. Nie znam zresztą tutejszego handlu zbożem. Będą specjaliści, szanowny panie Wokulski? Przerwał mu adwokat. Oni nam dostarczą szczegółów, które pan raczysz tylko uporządkować i rozjaśnić z właściwą mu genialnością. Prosimy, bardzo prosimy, wołali hrabiowie, a za nimi jeszcze głośniej szlachta nienawidząca magnatów. Była już blisko piąta po południu i zgromadzeni poczęli się rozchodzić. W tej chwili Wokulski spostrzegł, że z dalszych pokojów zbliża się do niego pan Łęcki w towarzystwie młodzieńca, którego już widział obok panny Izabeli podczas kwesty i naświęconym u hrabiny. Obaj panowie zatrzymali się przy nim. Pozwolisz, panie Wokulski, odezwał się Łęcki, że przedstawię ci pana Juliana Ochockiego. Nasz kuzyn, trochę oryginał, ale. Dawno już chciałem poznać się z panem i porozmawiać, rzekł Ochocki, ściskając go za rękę. Wokulski w milczeniu przypatrywał się. Młody człowiek nie dosięgnął jeszcze lat trzydziestu i rzeczywiście odznaczał się niezwykłą fizjonomią. Zdawało się, że marysy Napoleona I, przysłonięte jakimś obłokiem marzycielstwa. W którą stronę pan idzie? spytał młody człowiek wokulskiego. Mogę pana podprowadzić. Będzie się pan fatygował? O, ja mam dosyć czasu odpowiedział młody człowiek. Czego on chce ode mnie pomyślał wokulski. A głośno rzekł: możemy pójść w stronę łazienek. Owszem, odparł Ochocki. Wpadnę jeszcze na chwilę pożegnać się z księżną i dogonię pana. Ledwie odszedł, pochwycił Wokulskiego adwokat. Wińszuję panu zupełnego triumfu, rzekł półgłosem. Książę formalnie zakochany w panu, obaj hrabiowie i baron tożsamo. Oryginały to są, jak pan widział, ale ludzie dobrych chęci. Chcieliby coś robić, mają nawet rozum i ukształcenie, ale energii brak. Choroba woli, panie, cała klasa jest nią dotknięta. Wszystko mają pieniądze, tytuły, poważenie, nawet powodzenie u kobiet, więc niczego nie pragną. Bez tej zaś sprężyny, Panie Wokulski, muszą być narzędziem w ręku ludzi nowych i ambitnych. My, Panie, jeszcze wielu rzeczy pragniemy, dodał ciszej. Ich szczęście że trafili na nas. Ponieważ Wokulski nie odpowiedział nic, więc adwokat począł uważać go za bardzo przebiegłego dyplomatę i żałował w duszy, że sam był za nadto szczery. Zresztą, myślał adwokat, patrząc na Wokulskiego spod oka, choćby powtórzył księciu naszą rozmowę, cóż mi zrobi? Powiem, że chciałem go wybadać. O jakie on mnie ambicje posądza? Zapytywał się w duchu Wokulski. Pożegnał księcia, obiecał przychodzić odtąd na wszystkie sesje i wyszedłszy na ulicę, odesłał powóz do domu. Czego chce ode mnie ten pan Ochocki? myślał podejrzliwie. Naturalnie, że idzie mu o pannę Izabelę. Może ma zamiar odstraszyć mnie od niej. Głupi! Jeżeli ona go kocha, nie potrzebuje tracić nawet słów, sam się usunę. A jeżeli go nie kocha, niech się strzeże usuwać mnie od niej. Zdaje się, że zrobię w życiu jedno kapitalne głupstwo zapewne dla panny Izabeli. Bodajby nie padło na niego. Szkoda chłopaka. W bramie rozległo się pośpieszne stąpanie. Wokulski odwrócił się i zobaczył Ochockiego. Pan czekał, przepraszam! zawołał młody człowiek. Idziemy ku łazienkom? spytał wokulski. Owszem. Jakiś czas szli milcząc. Młody człowiek był zamyślony, wokulski zirytowany. Postanowił od razu chwycić byka za rogi. Pan jest bliskim kuzynem państwa Łęckich, zapytał. Trochę, odpowiedział młody człowiek. Moja matka była aż Łęcka, rzekł z ironią, ale ojciec tylko Ochocki. To bardzo osłabia związki rodzinne. Pana Tomasza, który jest dla mnie jakimś ciotecznym stryjem, nie znałbym do dziś dnia, gdyby nie stracił majątku. Panna Łęcka jest bardzo dystyngowaną osobą, rzekł Wokulski, patrząc przed siebie. Dystyngowana? Powtórzył Ochocki. Powiedz pan, bogini! Kiedy rozmawiam z nią, zdaje mi się, że potrafiłaby mi zapełnić całe życie. Przy niej jednej czuję spokój i zapominam o trapiącej mnie tęsknocie. Ale cóż, ja nie umiałbym siedzieć z nią cały dzień w salonie, ani ona ze mną w laboratorium. Wokulski stanął na ulicy. Pan się zajmuje fizyką czy chemią? spytał zdziwiony. Ach, czym ja się nie zajmuję? odparł Ochocki. Fizyką, chemią i technologią. Przecież skończyłem Wydział Przyrodniczy w Uniwersytecie i Mechaniczny w Politechnice. Zajmuję się wszystkim. Czytam i pracuję od rana do nocy, ale nie robię nic. Udało mi się trochę ulepszyć mikroskop, zbudować jakiś nowy stos elektryczny, jakąś tam lampę. Wokulski zdumiewał się coraz więcej. Więc to pan jest tym Ochockim wynalazcą? Ja odparł młody człowiek. No, ale i cóż to znaczy? Razem nic. Kiedy pomyślę, że w dwudziestym ósmym roku tylko tyle zrobiłem, ogarnia mnie desperacja. Mam ochotę albo porozbijać swoje laboratorium i utonąć w życiu salonowym, do którego mnie ciągną, albo trzasnąć sobie w łeb. Ogniwo Ochockiego, albo lampa elektryczna Ochockiego. Jakież to głupie. Rwać się gdzieś od dzieciństwa i utknąć na lampie, to okropne. Dobiegać środka życia i nie znaleźć nawet śladu drogi, po której by się iść chciało. Cóż to za rozpacz? Młody człowiek umilkł, a że byli w ogrodzie botanicznym, więc zdjął kapelusz. Wokulski przypatrywał mu się z uwagą i zrobił nowe odkrycie. Młody człowiek, aczkolwiek wyglądał elegancko, nie był wcale elegantem. Nawet nie zdawał się troszczyć o swoją powierzchowność. Miał rozrzucone włosy, nieco wsunięty krawat, u kamizelki guzik niezapięty. Można było domyślać się, że ktoś bardzo starannie czuwa nad jego bielizną i garderobą, z którą jednak on sam postępuje niedbale i właśnie to niedbalstwo, przejawiające się w dziwnie szlachetnych formach, nadawało mu oryginalny wdzięk. Każdy jego ruch był mimowolny, rozrzucony, lecz piękny. Równie piękny był sposób patrzenia, słuchania, a raczej niesłuchania, nawet gubienia kapelusza. Weszli na wzgórze, skąd widać studnię zwaną Okrąglakiem. Ze wszystkich stron otaczali ich spacerujący, ale Ochocki nie krępował się ich obecnością i wskazawszy kapeluszem jedną z ławek mówił Dużo czytałem, że szczęśliwy jest człowiek, który ma wielkie aspiracje. To kłamstwo. Ja przecież mam niepowszednie pragnienia, które jednak robią mnie śmiesznym i zrażają do mnie najbliższych. Spojrzyj pan na tę ławkę. Tu, w początkach czerwca, około dziesiątej wieczorem, siedzieliśmy z kuzynką i z panną Florentyną. Świecił jakiś księżyc i nawet jeszcze śpiewały słowiki. Byłem rozmarzony. Nagle kuzynka odzywa się. Znasz kuzyny astronomię? Trochę. Więc powiedz mi, jaka to gwiazda. Nie wiem, odpowiedziałem, ale to jest pewne, że nigdy nie dostaniemy się na nią. Człowiek jest przykuty do Ziemi, jak ostryga do skały. W tej chwili Ciągnął dalej Ochocki, zbudziła się we mnie moja idea czy mój obłęd. Zapomniałem o pięknej kuzynce, a zacząłem myśleć o machinach latających. A ponieważ myśląc, muszę chodzić, więc wstałem z ławki i bez pożegnania opuściłem kuzynkę. Na drugi dzień panna Flora nazwała mnie impertynentem, pan Łęcki oryginałem, a kuzynka przez tydzień nie chciała ze mną rozmawiać. I żebym jeszcze co wymyślił, ale nic, literalnie nic. Choć byłbym przysiągł, że nim z tego pagórka zejdę do studni, urodzi mi się w głowie przynajmniej ogólny szkic machiny latającej. Prawda, jakie to głupie? Więc oni tu przepędzają wieczory przy księżycu i śpiewie słowika pomyślał wokulski i poczuł straszny ból w sercu. Panna Izabela już się kocha w Ochockim, a jeżeli się nie kocha, to tylko z winy jego dziwactw. No, i ma słuszność. Piękny człowiek i niezwykły. Naturalnie, prawił dalej Ochocki, ani słówka nie wspomniałem o tym mojej ciotce, która ile razy bodaj wpina mi jakąś szpilkę w odzienie, ma zwyczaj powtarzać: Kochany Julku, staraj się podobać Izabeli, bo to żona akurat dla ciebie mądra, piękna, ona jedna wyleczyłaby cię z Twoich przywidzeń. A ja myślę, co to za żona dla mnie. Gdyby chociaż mogła być moim pomocnikiem, jeszcze pół biedy. Ale gdzieżby ona dla laboratorium mogła opuścić salon? Ma rację, to jej właściwe otoczenie. Ptak potrzebuje powietrza, ryba, wody. Ach, jaki piękny wieczór, dodał po chwili. Jestem dziś podniecony jak rzadko, ale. Co panu jest, panie Wokulski? Trochę zmęczyłem się, odparł głucho Wokulski. Może byśmy siedli choćby o tu. Usiedli na stoku wzgórza na granicy łazienek. Ochocki oparł brodę na kolanach i wpadł w zadumę. Wokulski przypatrywał mu się z uczuciem, w którym podziw mieszał się z nienawiścią. Głupi czy przebiegły? Po co on mi to wszystko opowiada, myślał Wokulski. Musiał jednak przyznać, że gadulstwo Ochockiego miało te same cechy szczerości i rozrzucenia, jak jego ruchy i cała wreszcie osoba. Spotkali się pierwszy raz i już Ochocki tak z nim rozmawiał, jak gdyby znali się od dzieci. Skończę z nim, rzekł do siebie Wokulski i głęboko odetchnąwszy, spytał głośno. Zatem żeni się pan, panie Ochocki? Chyba bym zwariował, mruknął młody człowiek, wzruszając ramionami. Jak to przecież kuzynka pańska, podoba się panu. I nawet bardzo, ale to jeszcze nie wszystko. Ożeniłbym się z nią. Gdybym miał pewność, że już nic w nauce nie zrobię. W sercu Wokulskiego, obok nienawiści i podziwu, błysnęła radość. W tej chwili Ochocki przetarł czoło, jak zbudzony ze snu, i patrząc na Wokulskiego, nagle rzekł: Ale, ale, nawet zapomniałem, że mam ważny interes do pana. Czego on chce? Pomyślał Wokulski, podziwiając w duszy mądre spojrzenie swego rywala i nagłą zmianę tonu. Zdawało się, że przez jego usta przemówił inny człowiek. Chcę zadać panu pytanie, nie dwa pytania bardzo poufne, a może nawet drażliwe mówił Ochocki. Czy nie obrazi się pan? Słucham odparł wokulski. Gdyby stał na szafocie nie doznałby tak strasznych wrażeń jak w tej chwili. Był pewny, że chodzi o pannę Izabelę i że w tym samym miejscu zdecydują się jego losy. Pan był przyrodnikiem spytał Ochocki. Tak. I w dodatku, przyrodnikiem, entuzjastą. Wiem, co pan przeszedł. Od dawna szanuję pana z tego powodu. To za mało, powiem więcej, od roku wspomnienie o trudnościach, z jakimi szamotał się pan, dodawało mi otuchy. Mówiłem sobie, zrobię przynajmniej to, co ten człowiek. A ponieważ nie mam takich przeszkód, więc zajdę z... dalej od niego. Wokulski, słuchając, myślał, że marzy albo że rozmawia z wariatem. Skąd pan to wie? Spytał Ochockiego. Od doktora Schumana. Ach, od Schumana, ale do czego to wszystko prowadzi? Zaraz powiem, odparł Ochocki. Byłeś pan przyrodnikiem, entuzjastą i w rezultacie rzuciłeś pan nauki przyrodnicze. Otóż w którym roku życia osłabnął pański zapał w tym kierunku? Wokulski poczuł jakby uderzenie toporem w głowę. Pytanie było tak przykre i niespodziewane, że przez chwilę nie tylko nie umiał odpowiedzieć, ale nawet zebrać myśli. Ochocki powtórzył bystro, przypatrując się swemu towarzyszowi. W którym roku? Rzekł Wokulski. W zeszłym roku. Dziś mam czterdziesty szósty rok. A zatem ja do kompletnego ochłodzenia się mam jeszcze przeszło piętnaście lat. To mi trochę dodaje odwagi, rzekł jakby do siebie Ochocki. I znowu po chwili dodał: To jedno pytanie, a teraz drugie. – Ale nie obraź się, pan, w którym roku życia zaczynają mężczyźnie obojętnieć kobiety? Drugi cios. Był moment, że Wokulski chciał schwycić młodzieńca za gardło i udusić. Opamiętał się jednak i odparł ze słabym uśmiechem. – Myślę, że one nigdy nie obojętnieją. Owszem, coraz wydają się droższymi. – Źle – szepnął Ochocki. – Ha, zobaczymy, kto mocniejszy. Kobiety, panie Ochocki. Jak dla kogo, panie? odpowiedział młody człowiek, wpadając znowu w zamyślenie. I zaczął mówić jakby do siebie. Kobiety, ważna rzecz. Kochałem się już zaraz, ileż to cztery, sześć, ze siedem, tak, siedem razy. Zabiera to dużo czasu i napędza desperackie myśli. Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony, albo zdradzony. Tak. Dwa razy byłem znudzony, a pięć razy zdradzony. Potem znajdujesz nową kobietę, doskonalszą od innych, a potem ona robi to samo, co mniej doskonałe. Ach, jakiż to podły gatunek zwierząt, te baby. Bawią się nami, choć ograniczony ich mózg nawet nie jest w stanie nas pojąć. No, prawda, że i tygrys może bawić się człowiekiem. Podłe, ale miłe. Mniejsza o nie a tymczasem, gdy raz opanuje człowieka idea, już go nie opuszcza i nie zdradza nigdy. Położył rękę na ramieniu Wokulskiego i patrząc mu w oczy, jakimś rozstrzelonym i rozmarzonym wzrokiem spytał. Wszakże pan myślał kiedyś o machinach latających. Nie o kierowaniu balonami, które są lżejsze od powietrza, bo to była ale o locie machiny ciężkiej, napełnionej i obwarowanej jak pancernik. Czy pan rozumie, jaki nastąpiłby przewrót w świecie po podobnym wynalazku? Nie ma fortec, armii granic, znikają narody, lecz za to w nadziemskich budowlach przychodzą na świat istoty podobne do aniołów lub starożytnych bogów. Już ujarzmiliśmy wiatr, ciepło, światło, piorun. Czy więc nie sądzisz pan, że nadeszła pora nam samym wyzwolić się z oków ciężkości? To idea leżąca dziś w duchu czasu. Inni już pracują nad nią. Mnie ona dopiero nasyca, ale od stóp do głów. Co mnie, ciotka, z jej radami i prawidłami dobrego tonu? Co mnie, żeniaczka, kobiety, a nawet mikroskopy, stosy i lampy elektryczne? Oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła. A gdybyś pan je nawet przypiął, to co? Spytał Wokulski. Sława. Jakiej nie dosięgnął jeszcze żaden człowiek, odparł Ochocki. To moja żona, to moja kobieta. Bądź pan zdrów, muszę iść. Uścisnął wokulskiemu rękę, zbiegł ze wzgórza i zniknął między drzewami. Na ogród botaniczny i na łazienki zapadał już mrok. Wariat czy geniusz? szepnął wokulski, czując, że sam jest w najwyższym stopniu rozstrojony. A jeżeli geniusz? Wstał i poszedł w głąb ogrodu między spacerujących ludzi. Zdawało mu się, że nad pagórkiem, z którego uciekł, unosi się jakaś święta groza. W ogrodzie botanicznym było prawie ciasno. Na każdej ulicy tłoczyły się kolumny, gromady, a przynajmniej szeregi spacerujących. Każda ławka uginała się pod ciżbą osób. Zastępowano Wokulskiemu drogę, deptano po piętach, potrącano łokciami, rozmawiano. I śmiano się ze wszystkich stron. Wzdłuż alei ujazdowskiej, pod murem belwederskiego ogrodu, pod sztachetami od strony szpitala, na ulicach najmniej uczęszczanych, nawet na zagrodzonych ścieżkach, wszędzie było pełno i wesoło. Im więcej ciemniało w naturze, tym gęściej i hałaśliwiej robiło się między ludźmi. Zaczyna mi już braknąć miejsca na świecie, szepnął. Przeszedł do łazienek i tu znalazł spokojniejsze ustronie. Na niebie zaiskrzyło się kilka gwiazd, przez powietrze od alei ciągnął szmer przechodniów, a od stawów wilgoć. Czasem nad głową przeleciał mu huczny chrabąszcz albo cicho przemknął nietoperz. W głębi parku kwilił żałośnie jakiś ptak, na próżno wzywający towarzysza. Na stawie rozlegał się daleki plusk wioseł i śmiechy młodych kobiet. Naprzeciw zobaczył parę ludzi pochylonych ku sobie i szepczących. Ustąpili mu z drogi i ukryli się w cieniu drzew. Opanował go żal i szyderstwo. Oto są szczęśliwi zakochani, pomyślał. Szepczą i uciekają jak złodzieje. Pięknie urządzony świat, co? Ciekawym o ile byłoby lepiej, gdyby władał nim lucyper, a gdyby mi zastąpił drogę jaki bandyta i zabił w tym kącie. I wyobrażał sobie, jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce. Na nieszczęście, westchnął, dziś nie wolno zabijać innych, tylko siebie można. Byle od razu i dobrze. No.